Cześć kochani, ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info jak zawsze znajdą Państwo pod tym filmikiem. Tam również znajduje się opcja do subskrypcji kanału. Tam można nacisnąć dzwoneczek, wystawić komentarz, jeśli Wam się podobało, jeśli Wam się nie podobało, macie jakieś obiekcje. Można tam również wpisać temat, na który chcielibyście, żebym filmik nagrała, kochani. Tam dzielicie się swoimi doświadczeniami życiowymi, swoimi obiekcjami na temat danego filmu, więc ekstra. Bardzo mnie to cieszy, za każdy feedback jestem mega wdzięczna. Kochani, a dzisiaj znowu film z cyklu tego, o co prosiliście, a o co prosiła dokładnie jedna słuchaczka mojego kanału. Kochani, dzisiaj będzie o tajemnicach rodziców narcystycznych, o zakłamaniu i o tym, że zamiatają wiele problemów pod dywan. No, jest to dość obszerny temat, bo można go traktować dość indywidualnie, do każdej rodziny troszeczkę inaczej, nie? Bo proszę pamiętać, że co chatka, to zagadka. Każda rodzina ma jakieś swoje inne problemy, mam tutaj na myśli takie problemy społeczne, również takie nie tylko districty rodzinne, ale mogą być spowodowane to, że na przykład jak sama jestem w jakimś rodzaju emigrantką, bo mieszkam za granicą, no to u ludzi powstaje trauma na przykład z tego powodu lub ci rodzice doznali jakichś innych trudnych przeżyć w swoim dzieciństwie, zmienili kraj, są daleko od swoich rodziców, ale kochani, to jakby w ogóle nie usprawiedliwia rodziców, bo każdy rodzic, zanim podejmie decyzję o posiadaniu dziecka, powinien się wziąć za siebie i posprzątać swoje podwórko. A nawet jeśli ta decyzja o posiadaniu dziecka go zaskoczyła, no to ma wtedy mniej czasu i musi wziąć się za siebie, za to, co nie ma przepracowane w swoim życiu, także w ogóle to nie usprawiedliwia naszych rodziców. Żadnego rodzica to, że on jest narcystyczny, czy ona nie ma na to usprawiedliwienia, bo my nie ponosimy winy tak jakby za swoich rodziców. Jesteśmy ofiarami ofiar i nasi rodzice też, ale to na nich ciąży obowiązek, żeby sobą zrobić porządek, posprzątać na tym swoim podwórku. Jak my będziemy rodzicami, no ja już jestem, ale Państwo, może niektórzy nie, to na Was będzie ciążyła, żeby się wziąć za bary ze swoim życiem, z sobą, swoimi przeżyciami, swoimi odczuciami, żeby posprzątać to swoje podwórko, emocje jakby ujarzmić, zrozumieć przede wszystkim, czego doświadczyliśmy, bo bez zrozumienia tutaj daleko, kochani, nie zajedziemy. No to zaczynamy od tych tajemnicach. Kochani, tajemnice mogą być najróżniejsze, ale najczęściej to dotyczy przeszłości naszych rodziców lub pojedynczego rodzica, zależy kto był narcystyczny. I to jest taka albo owiane taką dużą dozą tajemniczości, że w sumie nikt nie wie, bo albo jeśli to zależy też jaka to jest tajemnica, jeśli to jest naprawdę coś bardzo złego, za co nawet mogą być konsekwencje prawne lub innego rodzaju, to jest owiane naprawdę wieloma warstwami. Najczęściej taki rodzic wyprowadza się od świadków tego zdarzenia, tak żeby go nikt nie znalazł, zakłada w ogóle tą rodzinę, czy wywozi swoją rodzinę z daleka, żeby jak najmniej osób wiedziało prawdę. I proszę też pamiętać, że rodzice narcystyczni zawsze mają takich pomagaczy, ja bym powiedziała, umożliwiaczy tego, czy usprawiedliwiaczy też możemy to ująć, tych swoich postępków narcystycznych. Nie, oni zawsze zwalają na coś, nie na szacunek, że im się należy, powaga z naszej strony, że oni są naszymi rodzicami, więc jakby mają pierwszeństwo przed nami, że dali nam dach nad głową, że dali nam jedzenie, kochani. Dach nad głową i jedzenie to ich w sierocińcu każdy z nas by dostał. Więc to nie jest żaden argument. Przede wszystkim to, że są starsi, że zrobili co mogli. No, zrobili co mogli.
Ale występki wobec nas ich nie usprawiedliwiają, kochani. I tak jak powiedziałam, no, te tajemnice mogą być najróżniejsze. Więc ci pomagacze albo im pomagają i mają wiele wspólnego, bo tacy rodzice zawsze opiewają się w takie osoby trochę podobne. Więc proszę zauważyć, że osoby narcystyczne zawsze mają za tych przyjaciół, tych swoich pomagaczy, zawsze osoby, które może albo są gorsze od nich, albo są takie same, albo w dużym stopniu, albo najczęściej to są też tak wychowani ludzie, którzy dążą do tego, co chcą nasi rodzice. Mieli podobnych i tak jakby się poddali. Więc tutaj my możemy być tylko czarną owcą. W sumie tej prawdy będzie się nam bardzo trudno dowiedzieć, ze względu na to, że na pewno minęło dużo czasu. Owiane jest to wielką tajemnicą, wielką płachtą. Nikt tego nie powie. Będzie to strzeżone po prostu na wiele sposobów, będzie to zakłamywane w żaden sposób, więc naprawdę jeśli przez przypadek się tego nie dowiemy, to najprawdopodobniej dopiero po śmierci tego rodzica, jeśli coś wyjdzie na jaw, ale to i tak będzie tak zakamuflowane, że a to w młodości, to coś nie wiedział, po prostu to będzie tak owiane wieloma kłamstwami, że my nie będziemy w stanie tego rozwiązać. Jeszcze jak się okaże, że wiele świadków, no nie można ich w żaden sposób ustalić, albo już pomarli najczęściej. Więc najczęściej odbywa się to, że zmiana miejsca zamieszkania, nawet do innego kraju, wyczyszczenie ze znajomych, ktoś, kto mógłby coś zdradzić na ten temat i mogłoby to wynajść, to tak nie może być. I trzymanie się zawsze tych pomagaczy. I ja bym tutaj też powiedziała, że następuje to, że te osoby zawsze zwalają na to, że są już w starszym wieku, że ich pamięć zawodzi najczęściej, że to źle zrozumieliśmy, że my mamy wybujałą wyobraźnię. Więc tutaj ciężko będzie nam, ciężko cokolwiek ustalić, nikt nas najprawdopodobniej nie poprze i staniemy się na własne życzenie taką zakałą, że no, rodzice będą tak uważali, że my jesteśmy tą zakałą, czy rodzina będzie uważała, że my rozbijamy nawet rodzinę, że nikt tego wątku nie porusza, a my to poruszamy. Kochani, bywają też nawet dzieci z nieprawych łożów, jakbym to powiedziała po staremu, dzieci z innych rodziców, czy tam się zdarzyło tatowi, czy mamie w jakiś sposób i to też kiedyś było takie, no nie przystoiło, nie? Bo teraz to już jest bardziej normalne, nie? Więc się mówi, że na przykład tej osobie się już nic nie należy. Jeśli rodzice dzielą majątek na przykład, no to tym osobom najprawdopodobniej, że nie. Albo płacili alimenty, albo nie, no bo to jeśli ci rodzice dzisiaj są starsi, no to trudno jest do ustalenia, nie? Kiedyś nie było, teraz jest łatwiej zrobić badania DNA, a kiedyś, ja mam tutaj na myśli te osoby, które mam dzisiaj po 80 lat, więc to będzie trudniejsze. Jeśli to było teraz, te tajemnice, no to najczęściej jest zmieniane miejsce zamieszkania. Myślę, że to jest takie najbardziej poparte tym i zerwywane są kontakty z tymi osobami, tak jak powiedziałam, które mogą coś powiedzieć na ten temat, najczęściej prawdę, więc trzeba by było pojechać w to miejsce, gdzie się to wydarzyło i próbować to ustalić, nie? Czasem można, czasem nie, bo dzisiaj już jest to możliwe to, że osoby zmieniają nawet nazwisko, kobiety wychodzą ponownie za mąż i wcale nie przyjmują nazwisko męża albo właśnie przyjmują, później z dwóch nazwisk, jak już mają trzeciego męża, potrafią zrobić nazwisko trzeciego męża, w sensie, że znam taką panią, która jest mocno narcystyczną osobą. Miała pierwszego męża, drugiego męża, to dołączyła dwa nazwiska. Później wychodząc trzeci raz za mąż, już wzięła sobie tego trzeciego męża nazwisko, nie? Zmieniła kraj, ona to już mieszkała chyba w 6 krajach. Nie wiadomo, co za nią tam się wlecze, ale no, była na pewno jakoś tajemnica. Ale kochani, w rodzinach narcystycznych, gdzie są rodzice narcystyczni, zawsze jest zakłamanie i
zamiatanie wszystkiego pod dywan ze względu na to, że zamiata się te problemy, które dla tych rodziców są niewygodne i w których oni nie mogą błyszczeć. To zamiata się nieistotne wszystko, co dotyczy na przykład ich miłości do Was jako dzieci, gdzie miłość bezwarunkowa, Wasze zauważanie się Wam należy po prostu, a oni uważają, że Wy przesadzacie. Często jest tak, że jeśli chodzi o matki narcystyczne, to jeśli ojciec jest nawet trochę narcystyczny, no to tam jedno zazwyczaj przoduje. Jeśli jest córka, to ta matka zawsze będzie umniejszać, że jest troszeczkę gorsza od niej, zawsze będzie z nią rywalizować, nawet zawsze będzie jej podkreślała, że jest lepsza, więc ta córka nigdy nie będzie czuła się dowartościowana, a nawet jak ona wyjdzie z domu, ta córka, to zawsze matka będzie przypominać jej o swojej obecności, bo już jako dziecko zainstalowała w niej takie przyciski, które łatwo można przycisnąć i tak mąż, którego wybrała, będzie nie taki, no chyba, że mama wybrała, nie? No to też tak może być. Nie, wszystko co robi będzie nie tak, bo przecież matka by zrobiła lepiej, no to przecież zawsze będzie to podkreślała w każdej rozmowie, że ona to zrobiłaby lepiej. I oczywiście zawsze nagminnie należy się szacunek dla matki i zawsze musi być matka na piedestale, więc musi być na pierwszym miejscu. Ojciec, nawet jeśli jest narcystyczny, to może być troszkę wycofany. No i tak samo jak matka, będzie względem córki bardzo wyniosły i będzie podkreślał swoją wartość. Jeśli będzie na przykład syn, to syn będzie zawsze i długo szukał swojej drogi życiowej, bo nie będzie czuł się wystarczający, jeśli będzie miał ojca narcyza, który będzie zawsze siebie tak samo jak i matka podkreślał, jeśli matka była narcystyczna. No a znowu, jeśli jest syn, a matka jest narcystyczna, to w dużej mierze będzie to, że no, może być nadopiekuńcza, ale może być również władcza dla tego syna i on nie będzie umiał sobie w dorosłym życiu może nie poradzić, ale ułożyć normalnego, zdrowego związku ze względu na to, że on ma takie osoby w ogóle, które wyszły z domów narcystycznych, przez całe życie szukają tak jakby balansu w swoim życiu i zakładają podświadomie podobne związki, jakie mieli w domu. I takie osoby ciągle chcą osiągnąć ten balans, złapać taką kontrolę nad swoim życiem i bardzo szybko wpadają w to samo, co mieli w domu. Bo my często, kochani, ja podkreślam na swoim kanale to, że my za miłość uważamy to, co znamy. Więc jakby cały czas nasze w ogóle dzieciństwo jest jakby kłamstwem, bo my rośniemy, dorastamy, nasiąkamy tym, co nasi rodzice nam wpoili, że to oni są na pierwszym miejscu, to oni są najważniejsi i my cały czas będziemy szukali swojej wartości w oczach innych ludzi. I najprawdopodobniej, jeśli my sobie tego nie uświadomimy, że to, co my chcieli, że nasze potrzeby, to tam były chowane do szafy, nie tylko bym powiedziała pod dywan. My nie złapaliśmy takiego swojego gruntu i w dużym prawdopodobieństwie będziemy mieli bardzo podobne związki i możemy z czasem również tacy się stać, pod warunkiem, jeśli, kochani, sobie tego nie uświadomimy. Bo ważne jest, jak zawsze podkreślam, ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że nieważne, czy to rodzice, czy kto, w jakim wychowaliśmy się w domu, czy w jakim byliśmy w związku. Żeby zaakceptować fakt, że nie każdy człowiek jest dobry, nawet jak jest naszym rodzicem, że nam się tam miłość bezwarunkowa, widzialność, to, że ktoś nas kochał i to, że my kochamy bezwarunkowo naszych rodziców, jacy by oni nie byli, nie zawsze na to zasługując, to nam się te rzeczy po prostu zwyczajnie należą, kochani. Więc tutaj dobrym sposobem jest przede wszystkim zaakceptowanie tego, gdzie się wychowaliśmy. Dzieciństwa nie można powtórzyć, ale można sobie w dorosłym
w dorosłym życiu ukoić to nasze wewnętrzne dziecko, a nawet trzeba się rozprawić z tym, czego nie dostaliśmy. Będzie dużo żalu, będzie dużo goryczy, bo szczególnie w dniach, kiedy są jakieś, powiedzmy, Dzień Matki, Dzień Ojca, czy Boże Narodzenie, wtedy jest chyba nam najtrudniej. Prawda? No bo wiele osób pokazuje na social mediach szczęśliwe rodziny, które czasami w ogóle nie są takie szczęśliwe, ale to też nas nauczyły osoby narcystyczne, że ta zewnętrzna strona musi być mega, mega super i taka przejrzysta i musi być zawsze perfekcyjna. Bo to, co na zewnątrz, to, kochani, jest rozwiązywane. Nie? Ale oczywiście w zakłamany sposób, tak żeby jednak sąsiad niczego nie dojrzał i zawsze jest tak, że rodzice nasi tłumaczą to w taki sposób, jaki oni uważają za stosowne, a niekoniecznie prawdziwe. Także kochani, nie dajcie się, to, że mieliście takich rodziców, to was w ogóle nie pozycjonuje w żaden sposób w życiu. Ja wiem, że jest ciężko, ale trzeba zaakceptować przede wszystkim, będą momenty tego żalu, ale to też jest nam potrzebne. Może to jest też dla nas taka przyćmienie, taka mgła tego, żeby dać sobie czas przede wszystkim, odpocząć, popatrzeć na to z perspektywy, wydarzyło się tak, zaakceptowałam, czy zaakceptowałam i idę dalej. Czasem jest, że niektórzy dostają ulgi dopiero wtedy, kiedy rodzice jednak odchodzą, czy ten narcystyczny rodzic odchodzi na tamten świat, mam na myśli. I wtedy jest ulga i takie poczucie winy, że wiele osób nie umie wybaczyć. Dobrze jest znaleźć sobie psychoterapeutę, czy kogoś, kto Państwu pomoże przejść ten proces, bo to, że on odszedł na tamten świat, to czasem dopiero może być taki punkt zapalny w nas, że te rzeczy, tak jakby czujemy się już bezpiecznie, bo go nie ma, tego rodzica narcystycznego, czy aby obojga, czasami nawet, to mimo wszystko wtedy tak jakby chcemy się podzielić ze światem tym, co doznaliśmy, bo może być tak, że przez wiele lat ktoś nie czuje się na siłach, żeby o tym mówić. I kochani, to jest jak najbardziej normalne. Każdy ma swój początek zmiany określone we własny sposób. Ważne, żeby w ogóle to zrobić i żeby znaleźć ten punkt zapalny, który pomoże mi się otworzyć, pomoże mi wyrzucić to z siebie, to, co mnie bolało, bo wszystko, co trzymamy w sobie, te wszystkie trudne emocje, które są nieprzepracowane, to jest jak dynamit, on kiedyś wybuchnie. I często, szczególnie mężczyźni, dopiero jak ten rodzic umiera, on chce w ogóle o tym rozmawiać. Wcześniej nie czuł takiej, znaczy może nie był, to nawet nie chodziło o potrzebę, tylko nie czuł takiej gotowości. Także kochani, akceptujmy, tam jest na pewno wiele kłamstw. Jeśli naszym pierwszym językiem, którego nauczyliśmy się, to było kłamstwo przede wszystkim i okłamywanie samego siebie i to, że cały czas od maleńkości byliśmy karmieni właśnie tymi kłamstwami, my tym nasiąkliśmy, nie ma siły, kochani, że my to nie wcieliliśmy w jakiś sposób w nasze dorosłe życie, no to jest wręcz niemożliwe. My przyjęliśmy za prawdę to, czym karmili nas nasi rodzice, na pewno tak było. I tutaj dajmy sobie dużo czasu, dużo zrozumienia, i utulmy siebie, że w ogóle nadszedł moment, który pozwolił nam dokonać zmiany, przynajmniej zacząć ją z osobą, która nam pomoże. Kochani, ważne jest, żeby to zaakceptować. Cały czas to potwierdzam. Zaakceptujmy, z kim mieliśmy do czynienia. I że to nie jest nasza wina, ten człowiek się nigdy nie zmieni. Nawet na starość takie osoby są jeszcze gorsze, bo im się już wydaje, że bezwzględny szacunek się im należy. Żadna impreza bez takiej osoby najprawdopodobniej nie może się odbyć, ona musi wręcz być na tronie przy każdym stole. No i najczęściej może być tak nawet, że ona dla wnuków będzie lepsza niż, czy lepszy niż dla własnych dzieci. Bo wnuki tego nie przeżyły, a dzieci przeżyły. Kochani, więc ja życzę siły, bo ją macie w sobie, tylko musicie ją odkryć.
Dużo jest narcystycznych osób, ale każdy z nas może to przerwać. Wy dla swoich dzieci możecie być o wiele lepsi i przerwiecie może takie drzewo nawet genealogiczne, ze względu na to, że wyrzucicie też tych pomagaczy, tych swoich rodziców i stworzycie swoją rodzinę od nowa i wasze drzewo genealogiczne zacznie się, nawet jakby miało się zacząć od was. Ale myślę, że kogoś znajdziecie w swojej rodzinie, kto zawsze był po waszej stronie, bo to tak rzadko kiedy tak bywa, żeby kompletnie każdy dał się wciągnąć w te sidła kłamstw, manipulacji i ciągłego zaklinania rzeczywistości według własnych priorytetów. Także kochani, wszystkiego dobrego. Jeśli ktoś potrzebuje sesji jeden na jeden, to zapraszam. I jak zawsze dziękuję za poświęcony czas.